Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo. Mimo tych różnych perturbacji i kontrowersji, które mają miejsce przy tej ustawie, mam jednak nadzieję, że na tej sesji Sejm zakończy jej procedowanie i myślę, że to będzie bardzo ważna ustawa, z której wszyscy będziemy zadowoleni. Dlatego też serdecznie dziękuję nawet za często trudną, ale jednak bardzo merytoryczną dyskusję nad tą ustawą i dlatego też pragnę przypomnieć, tutaj padały różne daty, ale pierwszy projekt tej ustawy pojawił się w 2012 roku już. Więc rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na czas jej wejścia w życie, to jest to jedna z dłużej procedowanych ustaw, ale chciałbym podkreślić, że jest ona bardzo poprawna, potrzebna i dlatego też jestem bardzo zadowolony, że kończymy tę ustawę. Chciałbym też podkreślić i to, że nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, nasz klub i nasz rząd jest po prostu jakiś tam zakochany w energetyce węglowej. My po prostu patrzymy bardzo realnie na możliwości naszego państwa. I teraz, jeśli mamy się odnieść do tego, co tutaj padło, co dotyczy Ostrołęki, to były negocjacje związane z odejściem od 60 roku, który już był wynegocjowany w Komisji Europejskiej. I zejście do 49 roku wiązało się z dodatkowymi pieniędzmi, które Komisja Europejska Polsce zaproponowała. Dlatego też, nawet jeśli na zmianie Ostrołęki z węglowej na gazową wystąpią jakieś straty, to jednak w ramach tej negocjacji uzyskaliśmy, jeżeli popatrzymy na nasz wynik końcowy, to ponad 50 miliardów złotych więcej, niż byśmy uzyskali, trzymając się starej umowy porozumienia podpisanego z Komisją Europejską, bo ono obowiązywało i można było je utrzymać, ale jednak te dodatkowe pieniądze, które dla Polski spływają, dają szansę, że Polska może wcześniej wdrożyć jednak obecnie coraz bardziej nowoczesną energetykę, więc to jest z tym związane. Oczywiście to przyspieszenie jest także wyzwaniem dla nas wszystkich do olbrzymiego wysiłku z punktu widzenia realizacji inwestycji, żeby utrzymać bezpieczeństwo energetyczne. To tutaj zgadzam się i jakby rozumiem wątpliwości pana posła Winnickiego i innych, którzy mają wątpliwości, czy mamy szansę to zrobić. Ja uważam, że mamy szansę, ale trzeba do tego wysiłku bardzo mocno podejść. I znów mówienie o tym, że my tylko jako zakochani w węglu i tak dalej. Ja chciałbym podkreślić, szanowni państwo, że wszyscy zastanawiali się, jak przekonać polskie społeczeństwo dla energetyki odnawialnej, ale nieskromnie powiem, mnie się udało. Program Mój Prąd na tyle się przyjął, że w ciągu półtora roku za miliard złotych wsparcia polscy obywatele wybudowali prawie 1500 megawatów mocy fotowoltaicznych o wartości 6 miliardów złotych. Więc obywatele poszli równo z państwem, zgodzili się pomóc w tym wszystkim, a więc trudno mówić w tej chwili i stawiać taki zarzut, że nie powiem. Przekonaliśmy właściwie w ten sposób społeczeństwo do energetyki odnawialnej, do tego, że warto do tego podejść, bo im się opłaciło. A więc powiedzmy wszyscy sobie szczerze, że wszystko robimy tak, żeby było jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.